radością witamy Państwa. Mówi Dariusz Szpakowski, wraz ze mną na stanowisku komentatorskim jest Jacek Laskowski. Zapraszamy Państwa na ligowy spektakl. Dziś Deportivo La Coruña zagra przeciwko Realowi Sociedad. Na ekranach widzimy teraz, w jakim ustawieniu zagrają gospodarze. Trener zdecydował się wystawić dzisiaj jedenastkę w ofensywnym wariancie. Ustawienie 4-5-1. Strefa defensywna i środek pola są mocno zagęszczone, a zatem liczy się ochrona własnej bramki i neutralizacja ataków rywali. Jednak dwaj wysunięci ofensywni pomocnicy powinni sprawić, że napastnik nie będzie usamotniony. Spójrzmy na ustawienie gości. Zagrają systemem 4-3-3 ze skrzydłowymi wspomagającymi pomocników w dostarczaniu piłki napastnikowi. To ustawienie pasuje do stylu opierającego się na posiadaniu piłki i krótkich podaniach. Skrzydłowi próbują rozciągać szyki defensywne rywali, a w razie potrzeby schodzą do środka, żeby rozegrać piłkę z pomocnikami. Inigo. Robi się niebezpiecznie. No, kto dopadnie do tej bezpańskiej piłki? I będziemy mieli rzut rożny. Nie ryzykował, nie łapał, tylko piąstkował. Oddaje strzał. Świetnie, brawa dla bramkarza. Aguirre! Dobry strzał na bramkę po rzucie rożnym. Naprawdę szkoda, ciut niecelny. Coś mi się zdaje, że grając tak dalej, wkrótce strzelą gola. Juanfran. Lucas Perez. No, zastanawia się, czy nie strzelać. Długo rozgrywają piłkę, jakby wyczekiwali na błąd przeciwnika. Może być groźnie. Obrońca poradził sobie z tym dośrodkowaniem. No, nie nazwałbym tego zwycięskim pojedynkiem. Już blisko pola karnego. Czarują teraz długą wymianą piłek rywala, chcąc uśpić jego czujność, by wreszcie oddać strzał. Ma trochę wolnego miejsca do oddania strzału. I będziemy mieli rzut rożny. Będziemy mieli rzut z ałku. Ruben Pardo. No, chyba nie do końca o to mu chodziło. Vela. Spokojnie, powoli budują ten atak, nie spieszą się, nie chcą zrobić czegoś pochopnie. Piłka poza linią boczną, za moment wznowią z autu. Fatalne podanie, no i strata. Juri Bercicze. Atakują wzdłuż bocznej linii. Dobrze próbował, ale stracił. Emre Colak, Guillerme,
No, mogą zdeprymować przeciwnika takim długim okresem rozgrywania. I po odbiorze strata piłki. Ach, było blisko, niestety nie wyszło. Drużyna przeciwna przy piłce. No, już blisko pole karne. Mógł się rozejrzeć, wtedy by widział, że nie ma nikogo z jego partnerów. No, z tego miejsca można strzelać. Był tam faul. Gwizdek, rzut wolny. Podjął chyba najgorszą możliwą decyzję. Tak, fatalny strzał. Jaramendi. Ruben Pardo. No, może być groźnie. No, trwa oblężenie bramki rywala. Długi okres wymiany piłek. Zobaczymy, czy będzie strzał. Aguirre! No i strzał poszybował w trybuny. Technicznie był całkiem niezły. Gdyby przymierzył metr niżej, mogło być groźnie. Albentosa. Lucas Perez. Gramy, gramy, taka jest decyzja arbitra. Blisko już do bramki. Powstrzymali rywali, znowu przejęli piłkę. Jaramendi. No przejął, ale nie opanował piłki. No strzela! Coś niesamowitego, ale obrona! Blisko pole karne. Inter Vela! Piękna ucieczka, zrobił to fenomenalnie. Szkoda, że wykończenie pozostawia tak wiele do życzenia. Albentosa. Lucas Perez. No, sporo finezji w tym prostopadłym podaniu. Ładny atak pozycyjny. Cierpliwie wyczekują na okazję do strzelenia bramki. Nie doczekaliśmy się bramek w tej Trener decyduje się na zmianę. Aguirre. Elustondo. Łatwo, łatwo, za łatwo oddali tę piłkę. Markel Berhara. Blisko pole karne, może strzelać. Czekają nas zmiany, ciekawe jak to wpłynie na ich grę. Pełen energii zawodnik powinien ją ożywić. Będzie zmiana. Xavi Prieto. Ładnie posłał prostopadle do przodu. Strzela! I będzie bramka! Tak! Jest bramka! Mamy bramkę! Prowadzą w tym spotkaniu! Jestem zaskoczony, bo oczekiwałem wyrównanego meczu. Takiej przewagi w oddanych strzałach po jednej ze stron na pewno się nie spodziewałem. Wypracowali sobie dużo sytuacji, co znajdzie pewnie odzwierciedlenie w statystykach. No, w końcu jest gol, ale trzeba było czekać aż do drugiej połowy. Powoli, z rozmysłem, ale precyzyjnie czekają, aż nadarzy się szansa do strzału. Zdążył w ostatniej chwili. Sergio Canales. Dobry przechwyt, przejmuje teraz piłkę. Podniesiona chorągiewka, spalony. Do końca meczu jeszcze pół godziny.
Fernando Navarro. Grając piłką, zmuszają rywala do biegania i tracenia sił. Będzie zmiana, trener chce dać szansę innym zawodnikom. Przy linii bocznej trwają już przygotowania do zmiany. Fernando Navarro. Ale znakomicie budowany jest ten atak. Guillerme! No, prosto w zawodnika z pola. Drużynie prowadzącej nastąpiła zmiana zawodnika. Dobre przejęcie w obronie. Brawo. Vela. Dobra wymiana podań. Świetnie, precyzyjnie, prostopadle. Fernando Navarro. Faisal Fazier. No i mamy czarno na białym, kto ile był przy piłce. Porówno oba zespoły, to jest naprawdę mecz walki. Przechwyt, ale nie opanował. No, z tego miejsca można strzelać. I będziemy mieli wrzut z autu. Faisal Fazier, Lucas Perez. Szansa! Ależ kapitalna interwencja, znakomicie złapał. Markel Berhara. No, chyba nie do końca o to mu chodziło. Faisal Fazier. Będziemy mieli wrzut z autu. Xavi Prieto. Juri Bercicze. Dobra pozycja do oddania strzału. Mocne, płaskie dogranie w pole karne. Znakomicie wypiąstkował teraz piłkę w pole. Oj, tym strzałem postraszył gołębie na stadionie. I od końcowego gwizdka arbitra dzieli nas 10 minut. Faisal Fazier. Guillerme. Poza boczną linią piłka będziemy mieli wrzut z autu. Blisko pole karne. Lucas Perez. Znakomicie zagrywa prostopadłą piłkę. Faisal Fazier. Fernando Navarro. Ależ sprytnie zagrał prostopadłą piłkę. No i popatrzmy, jak wznowią grę wrzutem z autu. Inigo. Markel Berhara. No, zastanawia się, czy nie strzelać. Oddaje strzał. Będziemy mieli rzut karny. Co za emocje. Karny. Żółta kartka dla faulującego. Tylko żółta kartka. Za to zagranie powinien obejrzeć czerwony kartonik. Prieto bezwzględnie egzekwuje ten rzut karny. Gol! Pewne, zdecydowane i co najważniejsze, skuteczne wykonanie rzutu karnego. Strzelec dokładnie wiedział, co chce zrobić, nie zmienił decyzji i zrealizował plan w 100%. No, 2-0. Ofensywna gra popłaca. No, już blisko pole karne. Toczy się piłka, kto teraz ją przejmie? Ładnie prowadzili tę akcję, ale przeciwnicy nie pozwolili jej dokończyć. Vela. Będzie strzelał. Gol! Mamy bramkę! Co za emocje! Ależ rewelacyjnie pokazał się w swoich pierwszych minutach na boisku. Dopiero co zmienił kolegę, a już posłał piłkę do siatki.
Widać wyraźnie różnicę klas w tym meczu. Doliczony czas gry, a oni ponownie umieszczają piłkę w siatce. Dobili przeciwników tą bramką w doliczonym czasie. Przy takim prowadzeniu to naprawdę nie ma już znaczenia, ale odnotujmy dobry...